Polskie zespoły niezależne. W okresie międzywojennym w Polsce działało kilka zespołów niezależnych. Pierwszym z nich był zespół Jana Cieplińskiego, istniejący tylko dwa lata 1922-24 i angażujący się głównie w sezonowe kontrakty dla teatrów polskiego w Katowicach, wielkiego w Poznaniu i w Wilnie. Nieco dłuższy żywot wiódł balet Parnella, 1935-39 z czołową parą solistów Zizi Halamą i Felixem Parnelem. Głównym celem tego zespołu było propagowanie polskiej sztuki tanecznej za granicą, stąd jego repertuar czerpiący z legend, obrzędów i zwyczajów ludowych, w stylizacji tańców polskich przeważały jednak elementy groteski. Utaneczniona piosenka Umarł Maciek umarł muzyka Wiechler, łucznik muzyka Maklakiewicz, lajkonik Krakowski, muzyka Wiechler, roztańczona baba. Sąsiadowały z fantazją polską, Paderewskiego, Etudą Rewolucyjną, jako obrazek patriotyczny pod tytułem retuta Chopina, rapsodią węgierską, Liszcza i tym podobnych. Dzięki pomysłowej instynizacji tych obrazów tanecznych i żywiołowemu, nieco przyjaskrawionemu rozmachowi tańców polskich, występy baletu Partnera cieszyły się powodzeniem w kraju, w Paryżu i w Niemczech. Solistami w jego zespole byli m.in. Janina lidz Olga Glinkówna, Irena Topolnicka, Czesław Konarski, Zbiwnik Kiliński, Eugeniusz Papliński, Józef Marciniak i Walerian Szajewski. W 1937 roku Jan Ciepliński ponowił próbę stworzenia stałego zespołu, tym razem pod nazwą Balet Warszawski z Haliną Szmolcówną i Zygmuntem Dąbrowskim na czele. Nie mógł już jednak konkurować z innym zespołem, hojnie subsydiowanym przez rząd i popartym szumną reklamą. W tym samym roku utworzony bowiem został balet polski o charakterze reprezentacyjnym. Miał on występować głównie za granicą i prezentować wyłącznie utwory polskie. Sytuacja układała się dla Polski o tyle pomyślnie, że po zlikwidowaniu rosyjskich baletów Lewa nie było w Europie drugiej grupy reprezentującej w Polsce taneczną sztukę słowiańską, która zdołała już sobie pozyskać uznanie w świecie. Pretekstem do stworzenia w szybkim czasie baletu polskiego o charakterze reprezentacyjnym była Międzynarodowa Wystawa Techniki i Sztuki w Paryżu w 1937 roku. Utworzyło się wtedy Towarzystwo Polskich Widowisk Artystycznych z Arnoldem Szyfmanem na czele, które zaangażowało do współpracy najwybitniejszych polskich kompozytorów, literatów, scenografów i tancerzy, zaś kierownictwo choreograficzne powierzone zostało prowadzonej z zagranicy Bronisławie Niżyńskiej. Mimo swego doświadczenia Niżyńska niezbyt zgadzała się z programowymi założeniami kierownictwa zespołu. Ponadto Opera Warszawska nie zgodziła się na odstąpienie baletowi polskiemu najlepszych solistów. Nie udało się też ściągnąć polskich tancerzy rozproszonych za granicą, w rezultacie zespół składał się ze słabo wyćwiczonych i mało doświadczonych tancerzy. Po krótkim okresie wytężonej pracy nad doskonaleniem zespołu i przygotowaniem programu w listopadzie 1937 roku, odbyła się w Paryżu premiera baletu polskiego, prezentującego nowe polskie dzieła.